Siemano, z tym Marek i witam Was w kolejnym odcinku z gry LEGO Marvel Avengers Misje na 100%. Dzisiaj kino plenerowe rozpoczynamy. Tutaj mamy do zdobycia jedną puszkę i Stana Lee. No i potem już lecimy po prostu i zdobywamy co nam w ręce popadnie. Cel na ten odcinek to, żeby wbić tam z 1,5 miliona. Zaraz zobaczę, czy wszystkie bonusy na pewno mam włączone. Wydaje mi się, że tak, ale zobaczymy. The Tesseract would be dangerous in anyone's hands, but Loki? I don't even want to think about what he'd be capable of with that kind of power. The mischief he could bring to the world would be anything but harmless fun. Why does he even... Okej, pomijamy. No i co teraz? Scenka również do pominięcia. No i zaczynamy na helikalierze. Zobaczmy od razu dodatki. Przyciąganie monet włączone, przebrania wyłączone, wykrywacz mini został włączony. Namierzanie drugiego gracza dostępne. Monety razy 6, monety razy 2 dostępne, monety... Dobra. To wszystko mamy powłączane z tych potrzebniejszych rzeczy. Wow, mamy strasznie dziwny skład, jeżeli chodzi o postacie. Aha. Watch your step. That oil stains really badly. Unless you're dressed all in black, I guess. Okej, to zbieramy. To również. Dobra, tutaj pewnie będzie jakaś fioletowa monetka, bo to taki wysoki punkt. A no właśnie tutaj. No i już 35 tysięcy. No tutaj dużo nie mamy do roboty. Aha, serio. Serio i to tyle. Dobra. I Stan Lee jest gdzieś tu, widzę. Znaczy słyszę, przepraszam. Widzę, że tu przyciciela nie będzie ciężko wybić. Także ja sobie chyba wyjdę, jak sobie zrobię tego Stana Lee, no bo pamiętam, że ten etap był całkiem długi. I know S.H.I.E.L.D. is pretty secretive about a lot of stuff, but you know, I'm not entirely sure whose idea it was to link one of the security cameras up to the runway light controls. Nie no, śmieszy mnie to, mówiąc szczerze, że taka łatwa była ta puszka do zdobycia. Dobra, już około 50, znaczy ponad 50 tysięcy mamy. Gdzie jest Stan Lee? Mi tylko powiedzcie. Czy ja to jak coś odblokuje? Ja to jest zablokowane. A tutaj nigdzie go nie ma i to mnie troszeczkę dziwi, jak mam być szczery. Czekaj, pójdźmy sobie tutaj tak wolno. Czekaj, no nigdzie go tutaj nie ma. Takie przynajmniej mam wrażenie. Znaczy, na pewno gdzieś jest, ale gdzie? To nie mam pojęcia. Czekaj, jeszcze tutaj zobaczmy ten punkt wyżej. No, zobaczmy to. Ale nie, to jest do misji raczej. Nie no, nie ma tego, przynajmniej ja tego nie widzę. Ech. Dobra, nie wiem, zagadam do ciebie, może on się odblokuje nam po czasie czy coś. Spoko, jakąś flagę chcę. Okej. Tam jest jakiś zmysł, którego wcześniej nie było. Nie wiem, czy on jest nam potrzebny do tego. Tak. Nie no, ale to mi się nie przyda. O, dobra, tu jest coś srebrnego. O, dobra, coś znalazłem chyba. Jest rampa dla Quicksilvera.
Nie wiem, mam tu Quicksilver w proponowanych, to mam, ale nie ty. Ty, dobrze. I co ty mi tu zrobisz? A, to może dlatego tego nie mogłem zniszczyć. Dobra, to by miało sens. A, ty tu byłeś, dobra, gościu. A ciebie nie widziałem wcześniej. Może ty się dopiero po zeskanowaniu pojawiłeś. No jest to możliwe na pewno. I dobra, ja tutaj sobie jeszcze polatam i poniszczę jakieś elementy różne, żeby wbić sobie tą kasę. Okej, aha, ty tego nie zrobisz. O, ty to zrobisz za to. A, spoko, to była chyba pierwsza ta puszka. Wiecie co, nie wiem. Nie, dobra, tutaj już raczej takich żadnych monetek nie ma. W tym etapie już w zasadzie wszystko zrobiłem. Ej, właśnie, moi drodzy. Muszę wam tylko powiedzieć, że... O, jestem. Muszę wam tylko powiedzieć, że jutro już będę miał padę, także na kanał powracają serię. Typu... Fortnite. Typu Minecraft. A, Minecrafta to w sumie jeszcze nie było debiutu nawet, ale... No, nagrałem tam jeden odcinek. Także no, będzie teraz ciekawie na kanale, bardziej różnorodnie. Okej, lecimy w kosmos. Znaczy no, swojego pada jeszcze nie będę miał. Będę miał pożyczonego, a w tym czasie mój będzie w naprawie. Także no. Ale będę miał przynajmniej na tydzień. Bądź może się uda dwa. To pożyczam od znajomego, także no, tam nie mam jakby wskazanego terminu, że muszę oddać do wtedy i wtedy. The Tesseract would be dangerous in anyone's hands. But Loki? I don't even want to think about what he'd be capable of with that kind of power. The mischief he could bring to the world would be anything but harmless fun. Why does he even want it? Isn't ja that to scepter pominąć? Of his powerful enough? Hopefully our little team o, of experts mogę. Will be able to track him down. You crave subjugation. Okay. How about that? Dobra, zniszczmy tych przeciwników swoich, naszych, żeby nam nie przeszkadzali. Patrzcie, umarłam, a i tak zbieram monety, to się nazywa, nie? To jest tak jak większość teraz artystów, umiera i tak się na nich zarabia. Dobra, przepraszam. Chodźmy tutaj. Parę tych takich elementów, nie wiem czy to było mądre wychodzić z tamtego poziomu. Bo teoretycznie może tak teraz być, że tutaj będzie nam ciężko nazbierać te końsy. Potrzebujemy ich tam około 150. O, dobra. Tutaj nam się pojawiły jakieś elementy, dla, żeby ułożyć coś do wieżyny, ale akurat scenka. Serio. Okej, 30 tysięcy już jest. No, patrzę teraz na te monetki. The bright lure of freedom. Nie patrzyłem akurat na tą
statuetkę w celu zniszczenia jej. Bo myślałem, że tam coś może być pod względem tego, że nie wiem, dostaniemy... Kurde, czy wy możecie iść spać? Coś dostaniemy w postaci, nie wiem, 1 na 3 czy coś, ale no za mało tutaj znaczników jest. Ewidentnie. Czarna wdowa War Machine. A właśnie, bo tutaj też czerwony klocek i będzie. W tym etapie, a zapominam cały czas, że ty tego nie możesz zrobić, no. Jakbyś to mógł zrobić, to byłbyś normalnie chyba postać idealna. Lata, niszczy, ma lasery. A przyszło mi właśnie powiadomienie z gry, którą dzisiaj pobrałem z PS Plusa. O, dzisiaj mi się też skończył PS Plus. Także za niedługo szykujcie się, że na kanale będzie dużo... dużo Fortnite'a. Bo zanim się zbiorę na kupno PS Plusa, to pewnie troszeczkę minie. Dobra, to powinieneś móc mieć, nie? Bo ty jesteś przecież zrobiony jakby... Aha, jednak nie. No to ty na pewno za to możesz. Access granted. Okej. Access granted. Is that smell? Okay, mamy. Although I was initially invited here to purchase some rare paintings, I grew bored and stepped outside for some air. Now my senses are. Okay, musimy zdobyć jakiś frank, nie wiem co. Nie powinno to być za ciężkie teoretycznie. Ale teoretycznie powinienem też być wieży. O, dobra, mam. Jednak. Eltrona. Dobra. Skupmy się może teraz na tym, aby zebrać te puszki. Po wyjściu z tego etapu powinienem mieć ich 6. Dobra, typie, weź się odwal, bo denerwujesz mnie. Okej. Chłop tutaj jakieś warugi przyrządza. A dobra, bo to jest do tego. Do kolekcjonera. A ja mu chodziło o Frank Fluterkę, spoko. Spoko. Ja ciebie już zostawiam, stary. Dzięki za klocka i teraz puszka nam została do zdobycia. A czy ty byś mógł się opanować? Serio, miło by było. O, tutaj ta paruba jeszcze leży. Szoki, niedowierzanie. Dobra. Moi drodzy, nie wiem co tutaj. A, może z tym coś. Nie, nie to. Ale tutaj nie zebrałem puszki, tak? Sekunda. Ja muszę sobie zobaczyć tylko, co tutaj chodzi, bo nie mam pojęcia. A, dobra. Dla Wierzyna. Albo dla Scarlet, albo... Zawsze to robimy Wierzyna. Zróbmy to teraz Scarlet. O, ona jest tu. No, no i mamy to.
No i ostatnia puszka w tym etapie jest dokładnie gdzie? Jest dokładnie w tym miejscu. To jest coś złotego? Dobrze mam, myślę. Nie, poczekajcie, ja się... Znoszę w powietrze, żeby mnie ten pajac nie zabił. A tym... O, tutaj się coś świeci. Ale o co tutaj chodzi? O, dobra, mamy. Zniszczyłem to chyba. Wow. O nie, mam przyciąganie monet, nie będę widział trasy, bo mi to od razu przyciągnie całość. A nie, dobra, to nie przyciąga, tak. Spokój, to o to tylko chodziło. Nie no, dla mnie jak najbardziej git. Dajcie mi sekundę. Okej, wybaczcie, już jestem. Dobra, teraz go sobie pokonajmy. Jezus, powiadomienie przyszło mi. Przepraszam, serio, ja go tak nie mogę naklepać po prostu. O Jezus, kolejna ta jego statua taka. Jutro w ogóle mam strasznie nerwowy dzień, bo z samego rana jadę coś załatwić, jadę załatwić coś mega, mega pilnego. Jadę to z samego rana jakoś załatwić o 8 gdzieś, no i o 10 się zaczyna GoFest, z tego co ja wiem. Ale zaraz sobie poczytam dokładnie. A jest od 8 rano albo o 10, nie wiem. Szczerze mówiąc, czym później, tym lepiej dla mnie. GoFest 2020 informacje. A sobie zobaczę teraz, bo nie chcę was wprowadzać w błąd. Za rok już będą takie odcinki na bieżąco, nie? Bo ja teraz nagrywam wszystko na zapas. Teraz nagrywam wszystko na zapas. Ale za rok już wszystko będzie jakby, wiecie... Że w ten sam dzień będę nagrywał i w ten sam dzień będę... wrzucał, nie? Okej... Zobaczę... O, już to, mogę zaczynać, to nie, to dobra, to nieważne. O, dobra, widzę, że tutaj mściciel będzie bez najmniejszych w ogóle problemów. No, już jest? Czy jeszcze nie? Nie, jeszcze nie, ale... Dobra, widzę, że 150 tysięcy trzeba wbić. A ja już mam 141, także no... Szybko. Kurde, nie widzę tutaj... O, dobra, tutaj mamy już quick time event, przepraszam, a się skupiłem na tym głupie troszkę. A dobra, już wracam. Quick time event. Kurde, dzisiaj nagrałem tylko jeden odcinek. Boli mnie to troszkę i jutro chcę nagrać ich, tak nie wiem. Jutro bym chciał ich nagrać z 8, aby zrobić całą fabułę na 100%. No ale to się jeszcze zobaczy, nie? Dobra, 2 na 5 tu. O, prawdziwy mściciel jest. No spoko, cieszę się, ale ja bym chciał jeszcze tutaj się cofnąć.
tutaj mamy? Oj, nie to miałem zrobić. Ej, dobra, daj mi War Machine'a. I niszczy tutaj co popadnie. Wiecie co? Strasznie nie goni czas. Także sobie pozwólcie, że to zobaczę. Okej. Tutaj mam coś zrobić jako Vision. Tak? To jest to? Nie, chyba nie. Boże święty. Ciężko jest to tutaj zadanie. No tutaj są pajęczyny, tutaj jest coś dla Hulka. A tutaj nie wiem co. Okej, znajdźmy może, nie wiem, weźmy na razie tą aktywność dla Thora. A, no to mi to naprawdę ciężkie bardzo było. Ale nie, bo tutaj tak szczerze mówiąc to mnie średnio interesuje. Co tutaj mogę zrobić? Nie mam pojęcia, ale widzę, że tam się jakoś trzeba dokopać. Cholera. Wiecie co, to zobaczę sobie w mini postaciach, bo tak jak mówię, no czas mnie goni przeokrutnie. Miałem mieć czas do 23. Mam czas do 22. I tak to jeszcze będę przedłużał, także... W ogóle nie wiem co się stało, ale pod jednym z ostatnich filmów wybiliście stąd wyświetlań. Tak nagle, nie wiem, z dupska totalnie. Bo ja widzę, że tutaj jest jeszcze... jakiś... Coś z tym grzybem jest podejrzane. Co jest? Co on zrobił? Nie wiem. Czekajcie, zobaczę w poradniku o co chodzi z tą postacią. W momencie przejścia do następnej lokacji. Aha, to serio z tym humorem coś muszę zrobić. Okej, no i tutaj jest, że dostajemy 22 tysiące. No i tutaj jest postać. I trzecia postać jest... tam, gdzie właśnie... mówiłem. Aha, tutaj o co chodzi? Okej, w ogóle nie wiem czy to jest prawda, ale wydaje mi się, że tym strojem Ironmana też można kopać. Prawda, prawda, dobra. Jeszcze zobaczę o co chodzi z tymi, z tymi mini zestawami.
A dobra. Ten mi zniknął. Tutaj mam. No jak będzie, że Vision. No, no spoko, tutaj mam kwiatkę, ale to nie oznacza, że to mnie zadowala. Bo ja miałem nadzieję, że to będzie miało coś wspólnego z tym. Muszę zobaczyć, wiecie? To zrobiliśmy, te pajęczyny no to robimy sobie. To zrobiłem. Okej, wkopujmy się w to. I co? A dobra, to jakiś wyścig mam. Kurde, ale tym się gównianie steruje, wam powiem szczerze. Okej, dobra. Dziewiąta puszka i została mi już tylko dziesiąta. Którą muszę zrobić kapitanem Ameryką, aby naładować to. I tutaj jest nam potrzebny Iron Man. Dobra, nie wiem ile już będę miał kasy. No cena ten, ten film to było, żeby wbić 1,5 miliona, które mam ogólnie. Nie wiem, czy to się uda, bo nie wiem ile miałem na początku. No w tym filmie wbiłem z 350 tysięcy. Dobra, wiecie co, ja już tylko potrzebuję zbić te dwie pajęczyny. I to już jest dla mnie tak naprawdę koniec. Jakieś powiadomienie mi przyszło. Ale to zaraz zobaczę. No i oła. No i git, mamy piątą puszkę. Znaczy dziesiątą puszkę. Jakbyśmy mieli piątą, to się bym się troszkę załamał. Tutaj jakieś. Okej, mamy 1700 za niedługo, także mi do 1500 naprawdę mało brakowało, widzę. Mamy Aresa, mamy Lokiego w garniturze, dobra, czyli to był ten ostatni Loki. No i mamy Viper. I have no idea how that happened. Thanks, okay. True believers. Mini zestaw. Prawdziwy mściciel. No i w kolejnym odcinku wbijemy setnego złotego klocka, także. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za oglądanie tego materiału. Jeżeli się wam spodobał, zostawcie łapę w górę. I widzimy się już jutro. Trzymajcie się. Cześć.